Prawie 200 Romów z różnych stron Polski i z zagranicy wzięło udział w tegorocznym Międzynarodowym Taborze Pamięci. 10 sierpnia tabor odwiedził tradycyjnie Szczurową, gdzie znajduje się grób pomordowanych Romów. Następnie Romowie udali się do Bożencina Dolnego na piknik cygański. Jak w tym roku został zorganizowany tabor romski? A jest nas tutaj gdzieś około 200. Przyjechaliśmy z różnych miast Polski, nawet za granicę są też. Ja jestem akurat z Bydgoszczy. No, spotkaliśmy się w Szczurowej, uczestniczyliśmy w odsłonięciu tablicy imion, nazwisk i wszystkich tych zamordowanych w Szczurowie. Dzisiaj tutaj ten dzień jest taki integracyjny dla wszystkich. Tutaj my Romowie, Polacy się integrujemy, pokazujemy swoją tą część naszej fajnej kultury. W tym roku trochę inaczej niż dotychczas, to znaczy bez wozów kolorowych, bez kuchni, bez tych całych infrastruktury, którą dotychczas dysponowaliśmy. Jest taka forma stacjonarnego taboru przez 3 dni tutaj na boisku szkolnym w Bożencinie Dolnym. Gościmy się dzięki panu wójtowi Kwaśniakowi, który nas tutaj przytulił. Romowie z różnych okolic Polski się zjechali, niektórzy już powyjeżdżali, bo w zależności od tego, jak to ma czas. No ale dzisiaj był najważniejszy moment, bośmy się spotkali na cmentarzu w Szczurowej, aby poświęcić tablicę, na której wyryte są nazwiska pomordowanych w 1943 roku Romów ze Szczurowej. Podczas pikniku prezentowana była wystawa pokazująca wędrówkę romską. W tym roku wypada 50. rocznica takiej rządowej akcji zmierzającej do przymusowego osiedlenia Romów. W marcu 1964 roku ówczesne władze postanowiły, aby ostatecznie Romów zatrzymać, aby tabory już nie wyruszyły, te, które na zimę gdzieś tam stacjonowały. I zastosowano bardzo restrykcyjnie egzekwowane przepisy ogólnie obowiązujące, aby w ten sposób obrzydzić Romom wędrówkę, czy to uniemożliwić. Tak przykładowo zapalenie ogniska w pobliżu lasu, za nieposiadanie kompletów dokumentów, niemeldowanych. Jeśli byli niemeldowani, dzieci nie były w szkole w odpowiednim czasie. Grzywna na każdym kroku, brak światełka odblaskowego, które zresztą prawie żaden chłop też nie miał przy wozie. Zakaz nielegalnego zgromadzenia polegał na tym, że jak się spotkało 2-3 wozy cygańskie, no to było nielegalne zgromadzenie i wszyscy dostawali grzywnę. Są tam zdjęcia, które prezentują akcje milicyjne w tamtym czasie, porzucone wozy. Właśnie ta dokumentacja pierwszego etapu, kiedy tak zwany wielki postój nastąpił. Podczas pikniku można było posłuchać pieśni cygańskich, zatańczyć z cyganami i spróbować tradycyjnych potraw. To jest danie, które nazywa się parzybroda. Jest to danie cygańskie, które zostało przygotowane na dzisiejszą imprezę. Ile tych porcji będzie? Każdy będzie mógł spróbować? Tak, jak najbardziej jest tych porcji na tyle, żeby każdy mógł spróbować. Violet, radine, mame, te, kajone, serione, tradine.